Halo, halo, hej, siemano wam wszystkim bliska, z tej strony Hades i witam was w kolejnym odcinku z Rimworlda. Dobra, słuchajcie, teraz tak, zajmujemy się za upgrade'em naszych ścian. To jest pierwsza rzecz, że zajmujemy się upgrade'em naszych ścian. Tutaj tak, ścianki sobie tu wywalimy i sobie zupgrade'ujemy właśnie tutaj na granitowe. I ogólnie słuchajcie, odpowiem na jedno pytanie raz a porządnie, że słuchajcie, ja Rimworlda mam ze strony producenta, od producentów. Tej gry nie ma na Steamie, bo się pytaliście strasznie o to i już właśnie znacie odpowiedź. No tak naprawdę tak trudno jest pisać w Google Rimworld, no chyba nie. Więc odpowiedziałem wam na jedno z pytań właśnie, które chcieliście wiedzieć. Bardzo chyba ważne to było pytanie, takie mam wrażenie. Ważna odpowiedź dla niektórych, więc odpowiadam, tak? Dobra, teraz tak, skupmy się na... Aj, wy nie wybudujecie tych ścian, co? To słabiutko, dobra, ty się bawisz tu pod kowami, jedzenie nam się powoli kończy. Okej, wy ryż już tu powoli zbieracie. Dobrze, skoro wy ryż zbieracie, to jest całkiem dobrze. Handlarz bronią, Naps, proszę cię, weź wstań i wezwij go. Srebrny nap ten za 300. Okej, to wszystko mogę ci na spokojnie sprzedać. Jak to wygląda? Pancerz wspomagany, bardzo zły. Wow, ale on jest strasznie drogi, to nawet jakbym chciał, to nie. Tu mam jakieś karabinki. Minigun, wyrzutnia rakiet zagłady. Wow! Ale dobra, to mi jest niepotrzebne. Jakieś medykamenty, dokładnie tak. Jakieś medykamenty od ciebie odkupię z miłą chęcią, bo powoli nam się kończyły po prostu. Czy powiedz mi, jak tam jest z pałem pod gołym niebem? No, wybacz. Wybacz, nic więcej nie mogę powiedzieć niż wybacz. Tutaj piękne kwiatki nam tu rosną. Jak to wygląda? Nie, to jak to wygląda w stosunku? Okej, bo tu jest brudno, nie? Tu jest strasznie brudno, dlatego wy tak reagujecie. Eleven skończy tylko pracę nad podstawową budowę. A nie, w sumie nie, Eleven, czekaj. Eleven, naukowiec, sprzątacz. Okej, ty będziesz naukowcem i sprzątaczem. Ktoś musi posprzątać trochę. No oczywiście budujesz, nie? No to pierwsza rzecz. No chcę powoli wymieniać te właśnie ścianki, żebyśmy po prostu nie zostali spaleni czy coś. Bo jest naprawdę taka opcja tutaj, więc tak się staram. Okej, tutaj rosną powoli nasze rzeczy, nasze kolejne jedzenie, ale okej, widzę, że jeśli chodzi o dostawy jedzenia, właśnie one ruszyły. Wow, w ogóle tu mamy wieżyczki, nie? Kapsuły transportowe, tu są jakieś rzeczy. Okej, a nie, to weźcie to i to trzeba przetransportować. To trzeba przetransportować sobie, tu się pożar robi. Dobra, nie martwmy się, okej, prawie skończyliście tutaj wszystkie ściany. Więc jest okej, Eleven się zajmie później. Ty, Eleven, się zajmiesz później właśnie sprzątaniem tutaj, bo naprawdę syf jest i to wielki. Ktoś musi to zrobić, tak czy Eleven ma tylko takie prace. Inżynier, rolnika ci zabraliśmy, no okej, czyli ty się zajmiesz właśnie sprzątaniem, będziesz nam sprzątał, naprawdę, bo tu jest taki syf, taki pierdolnik wszędzie, że to jest głama, a ja się nie dziwię im, że nie chcą tu mieszkać. Ty sam bym nie chciał w czymś takim mieszkać, ale okej, wy się powoli tu zajmujecie, jecie śniadanka, Naps będzie zaraz gotowała, to okej, pewnie zrobię później taką większą kuchnię i wszystko. Ale to oczywiście później. To wszystko oczywiście później, no bo na razie oczywiście potrzebujemy miejsca. Prawdopodobnie wszystkie socjalne pokoje zrobię tutaj, czyli kuchnię, pokoje i prawdopodobnie więzienie. A tu po prostu coś zrobimy, nie? No bo tu prawdopodobnie farmy, bo na kamieniu nie mogę posiać farmy, nie? No to jest podstawa. Więc dlatego, Elwen, co ty będziesz robił? Czyści brudy, okej. Okej, jak Eleven zaczyna czyścić wszystko, to jest dobrze. W ciągu kolejnych 3 dni chyba powinien dać radę, więc będzie dobrze. Ty tutaj dostarczasz ryż sobie, wy tutaj ścinacie drewno. Ale tak szczerze,
Tak szczerze, nie chcę, żebyście ścinali już drewno. Chciałbym, żeby ktoś zajął się kopaniem przede wszystkim. Kopaniem, to jest pierwsza rzecz. Oj, tutaj pożar się robi. W ogóle tu powinny być jakieś gaśnice czy coś, to byłoby fajne, nie? Tak w sumie. Ale dobra. Na spokojnie, Eleven będzie sprzątał nam, więc to jest bezproblemowo. Table, co ci się dzieje? Czy ty łóżka nie masz? Nie, to chyba coś ci się dzieje, co? Zdrowie? A, masz piączkę. Okej, jak masz piączkę, to rozumiem. Mamy na szczęście medykamenty normalne. Więc będzie dobrze. Zajmij się czyszczeniem, no to nie, czyszczenia nie chcemy, słyszeliście mojego pieska. Chcę wyjść, niedobór przyjemności, no sorry ziomuś, chciałbym, ale nie możesz. Fala gorąca. Okej, czy tutaj w pomieszczeniu wzrośnie temperatura? Teraz tak, muszę posprawdzać w miarę wszystkie pomieszczenia. Dwadzieścia jeden, nie, jest okej, obniżony nastrój table, co? Ograniczone środowisko, chcę wyjść, no, słuchaj. Jakbyś nie chorował, to byś mógł się ruszyć. Następne leczenie za 9 godzin, no okej. Okej, teraz tak, czekamy, aha, okej, Eleven sprząta. Eleven sprząta, to bardzo, bardzo mnie cieszy. Szalone zwierzęta, dobra, pół biedy, to jest tylko dzik, który pójdzie po prostu prosto na nasze wieżyczki. To się jakoś nie martwię. Mało pożywienia, mało pożywienia, nie podoba mi się to, że jest mało pożywienia, ale dobra, na spokojnie. Widzę, że już powoli jakieś ziemniaczki się zbierają. Zbierz plony, prawdopodobnie, no dobra, kilka plonów jest do zebrania. Tutaj tak samo, no dobra, ale powoli to rośnie, nie? To tego się trzymamy, tu kolejne trzy farmy są, jak pamiętacie. Więc na spokojnie, w ogóle czyście się tu zrobiło, na pewno. No tutaj jeszcze, oczywiście w magazynie jeszcze nie. Ale coraz bardziej, coraz czyściej tu jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ogólnie jeśli wam się odcinek spodobał, łapka w górę, komentarz, mile, mile widziane oczywiście. Zapraszam was do komentowania. I słuchajcie, dzisiaj, prawdopodobnie dzisiaj, właśnie kiedy wy to oglądacie, o 17 albo o 18 będzie stream na moim hitboxie, hitbox/hadesiak. Zapraszam was, prawdopodobnie będziemy grali w RimWorlda albo w różne gierki, zobaczymy. Na razie możemy ustalić, że będziemy grali w RimWorlda. Jak to się skończy ostatecznie, to jeszcze nie wiem. Ale no, wiecie, wow, minus ten, minus 200 biorę i to dalej ten. Zepsuje się za 2 i 3 dnia, co? To ma mi się tak psuć? Saperzy, czemu? Czemu wy mnie tak gnębicie? Ogólnie saperzy to są takie wredne chujki, że tak powiem, które będą nas podpalały. Które będą nas podpalały, że tak powiem. I to nie jest dobry znak. I to nie jest dobry znak. Sprzęt, tarcza energetyczna. Ty masz tarczę, ale ty się nie bijesz w ogóle. Kobieto. Table, słuchaj. Musisz wstać. Musisz wstać. Ekwipuj karabin. Oni będą szli, oni idą, oni tu idą. Czy to jest table? Ja wiem. Dobra, teraz tak, bo tu się zaczyna właśnie robić niebezpiecznie. Gdzie jest reszta mojego teamu? Ty śpisz, ziomuś, nie ma spania. Nie ma spania, dobra, trafił. Nie, idź sobie, uciekaj. Dobra, walcz z nim wręcz. Dobra, weź, uciekaj. Jak nie trafił? Ojajajajajajajajaj. Dobra, ucieknijmy sobie. Dobra, serio, uratuj go. Oni powinni, liczę na to, że podejdą. No naprawdę? Czemu aresztować? Co? Uratuj. Ja chcę, żebyś uratował go.
Tak samo uratuj Table'a. No i oni będą tu z tym szli, nie! No co wy robicie? Przecież to co tu się dzieje, to jest masakra. Ej, zostawcie mi ich! Dobra, uratuj... Nie, nie, tylko nie Elevena! Nie! Dawaj, 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 nie możemy puścić go! Zostaw go! Pomoc, 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 słuchaj, ty rusz dupę, szybko! Uff! Uratuj, uratuj Elevena, ty uratuj Elevena, ty weź do niewoli tego ziomka! Wow, ej, udało nam się to zrobić! Wow, ale naprawdę, naprawdę ciężko było to bronić, no naprawdę. Uff, dobrze, dobrze, dobrze by wyszło, dobrze wyszło. Mamy trochę ciał, to jest fakt, że mamy troszeczkę ciał, tak, których będzie trzeba się pozbyć, ale to swoją drogą. Na razie trzeba uleczyć. Czemu ty jesteś tutaj? Czy ty jesteś aresztowany? Dlaczego Brandon jest aresztowany? No, on się nie obrazi na mnie, prawda? Okej, okay, ja tu w ogóle widzę, że wszyscy po prostu leżą, nie? Ale ja bym chciał, żeby Frieder, aha, dobra, okej. Okay. Ty powinieneś z nim porozmawiać generalnie, bo... Kurde, dlaczego? Ja nie chciałem brać go do niewoli, tego to w ogóle zostaw najlepiej. Stary, mamy więcej osób do tego, do leczenia. W ogóle Brandon, ja się boję o niego, że on mi po prostu... jak go wypuszczę, to no... No wiecie, no... A, rozmowa i rekrutacja, no dobra, on ma 30 tylko, nie? Kurde, ja nie chciałem aresztować go. Dlaczego ty go w ogóle zdejmij? On ma dobre ubrania, więc jaka jest trudność jego oswojenia? Ej, 63! To nie jest dużo, tak szczerze. Tak szczerze, to nie jest jakoś mega dużo, na razie tylko najgorsze jest to, że... Naps, kurwo głupia. I przepraszam was, ale ja inaczej tego nie nazwę, no naps. Boże, jesteś taka spierdolona. No, załamałaś się psychicznie i co? No i zabij mi ją już. Tylko mi ją zabij, nie? To ja cię sam zabiję. Proszę cię, weź zajmij się leczeniem. Nie mamy czasu generalnie, no musimy ich leczyć. Turtle padnie, ja to wiem, że Turtle padnie. Ta mi zwariowała. Już? Nie, nie idź, nie idź, nie idź, proszę, nie. Czemu ty chcesz to robić? Czemu ty chcesz mi to zrobić, no? Gro, dlaczego? Dobra, stój. Uratuj. Uratuj ją. Jest niesprawny? Aha, utrata krwi, no okej. Zwróć, jeszcze to coś masz uratować, no. Nie widzę tego dobrze, tak totalnie szczerze, nie widzę tego dobrze. Po tej akcji nie widzę tego dobrze. Zajmij się karmieniem. Choroba infekcja, lewa noga, Lilith. Dobra, choroba infekcja, kto? Tors, dobra. Na spokojnie. Głód, kto jeszcze? Eleven, aha, dobra.
Nie, 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 zajmij się karmieniem. Musisz najpierw nakarmić ich. Tu zajmij się karmieniem. Najpierw muszę ich nakarmić, żeby później ich wyleczyć i zaraz ich będziemy leczyli i lecimy. Kurde, no ten jest w ogóle, no, aj, no tak mi się to nie podoba. Ziomek, ty jeszcze tego powinieneś nakarmić, nie? Oj, najgorsze jest to, że kliknąłem złą opcję, nie? A okej, dobra, ty się jak tam załamałeś psychozę, masz to pół biedy. Się tym nie martwię. Eleven, jak tam twoje zdrowie? Mobilność, brak. Ty tak samo. Ból silny, okej, czyli wy pół biedy. Z wami pół biedy. Jak ty wyglądasz u ciebie w ogóle? Sytuacja. Nie no, jest okej. Naps, wracaj. Naps, proszę cię, naps. Ty głupia. Nie, naprawdę, w tym momencie ten etap, co tutaj się stało, nie? Okej, udało nam się. Czemu ten? Czy tu coś. Aha, zostało przerwane jeszcze. Dlatego energia nam spada. Okej, nie jestem zadowolony. Ja mam nadzieję, że zaraz ogarnię. Ziomek, ty musisz zacząć coś robić, nie? A i leczysz najmniej potrzebną osobę w tym momencie. Handlarz egzotykami. Okej, może on mnie jakoś poratuje. Ale to jest tylko może. 2600 to. Dobra, to ci mogę sprzedać jedno, żebyśmy mieli na razie czego. Telewizor biorę. To sprzedamy ci dwa takie. Coś tego typu chyba możemy zrobić, tak? Czy coś chciałbym kupić? Nie, jeśli chodzi o kupno, to nie. Mamy telewizor, mamy telewizor, będziemy mogli coś oglądać. Mamy mało medykamentów, wiem, naps, ty już się ogarnęłaś, Misiek. Tak, ty się ogarnęłaś już, dobrze. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. W ogóle ktoś tym się powinien zająć, zakopywaniem tych ciał. Ty lecisz obiad robić, jak rozumiem. Okej, Turtle też już wstała. Eleven musi odpoczywać. A okej, bo prawa noga jest odstrzelona. Dobra, prawa noga, tutaj ci naprawiamy. Prawa noga odstrzelona. Okej, więc zainstalujemy im prawe nogi, żeby oni już mogli się ogarniać mniej więcej. Hoj, naprawdę, naprawdę. Okej, serio ty to budujesz w tym momencie? No okej, no niech będzie. A, nawet nie skończyłaś. No dobra, to nieważne. Jedzenie nam się powoli kończy. Jedzenie. My już nie mamy apteczek, tych lepszych. Słabiutko, czy ty lecisz operację robić? Nie, leczysz Lili. Okej, w ogóle jaki napis tu wyjdzie? Nie widziałem. Okej, śmiertelna choroba, no co ci to, no? No dobra, trudno, no nic ci nie zrobię. Chciałbym, żeby ktoś zrobił operację. Zajmij się czyszczeniem. Okej, leci pierwsza operacja. Lecą operacje. Uff, dobra, oby to. No nie, no nie, no gdzie? Już myślałem, że coś ten. Wyłącz to. Proszę cię, wyłącz to. Rozbierz, usuń cokolwiek. My nie mamy prądu. Okej, serio? To aż tyle ciągnie prądu? Ała! Rób bez tego, ale dobra, nieważne. Tutaj już naprawiamy ściany. Wy już powinniście powoli się chyba ruszać. Dokładnie tak, dobra. Jest dobrze, oni niedługo wstaną.
Na szczęście. Teraz tak, Brandon to jest główny teraz nasz kolega, który musi powrócić do nas przede wszystkim. Aha, prąd tam siadł. No dobra. Rozumiem, prąd tam siadł, okej. Ale ej, dobra, udało nam się na dobrą sprawę. Jak to się nazywa? Ogarnąć się tu. Eleven już chodzi. Ma drewnianą nogę, co prawda, no ale jest okej. Jest okej, co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Czy ty możesz. A nie, ty nic nie możesz z tym zrobić, co? Rozbierz go. I zajmij się transportem. To jest to. Okej, jakbyś nie mógł szybszą drogą pójść, co nie? No dobra, niech będzie. Co ty z tym ciałem zrobiłeś? Okej, czekajcie, to tutaj dajmy mu więzień, przyjazne rozmowy. W ogóle jaki to jest bezsens, że ja muszę swojego kolonistę tak się pytać po prostu, no nie? Mało pożywienia wiem, ale dobra, oni zaczynają już te pola mi tu ogarniać, co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Więc jest dobrze, no. Powoli, powoli musimy ogarniać. Jak rozumiem, to ruszyło już. Tak, energia, halo, energia, synergia, cokolwiek. Nie no, tu, aha, bo mi tu cały układ poszedł. No dobra, to już naprawiamy. Tu się zajmujemy już naprawą tego. Oczywiście tutaj powoli będziemy wymieniali ściany. Na razie anuluję to. No i okej, dobra, słuchajcie, ja myślę, że ja między odcinkiem pogram coś sobie lekko i po prostu spróbuję tu ogarnąć, nie? Żeby to wszystko nie było na odcinku. Więc jeśli wam się odcinek spodobał, łapa w górę, komentarz i do następnego odcinka. Dzięki za oglądanie, no i cześć!